I maneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Oxygen. I czy to będzie nasz koniec? A to jest pytanie. Czy to będzie już niedługo kres naszego istnienia? No, może tak być, niestety. Może niestety tak być. No zobaczymy. Czy uda nam się przetrwać? Nie wiem. Teraz tak. Całkowite zużycie energii. Szkoda, że tu nie możemy zobaczyć co, ile, a całkowite zużycie jest 8. Tak? Czyli nie jest za wiele, tylko że... Tu zużyła posterunek medyczny. No jestem ciekawy, czy jestem w stanie naprawdę przetrwać to tutaj wiatry. Zobaczymy. Nie będę zwiększał produkcji tych. Czy jakieś zadanie dostałem, czy co? 185. A nas turbinę dopiero 600. No to jest strasznie dużo. Strasznie dużo. Się znajduję pod kopułą. A, czyli widzicie, jak się znajduje coś pod kopułą, to przynajmniej tyle dobrze, że nie zużywa energii. To też się znajduje pod kopułą. Tu nie zużywa energii, to też nie. Tu zużywa bardziej wodę niż energię. Żarcia też jest mało. To jest właśnie też. Tylko, że najgorsze jest to, że jak... Tu trzeba było te drzewo się zająć. O! 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 Będzie energia dodatkowa. Szybko, bierzemy to. Tyk, tyk, tyk. Dobra, wy na chwilę. A, właśnie dodali też takie tutaj znaczniki, które dają nam, że możemy od razu przypisać albo odpisać wszystkich na jeden przycisk. Nie, nie trzeba klikać ten. Dobra, niech nam tutaj szybko ten ekstraktor gazu wybudują. No, znaczy, no, niby nam przyrasta teraz ta energia, nie? Jak wszystkich wysłaliśmy do kopalni. Tylko znowuż z drugiej strony. Dobra, jest ekstraktor gazu, można z powrotem was tutaj, cyk, cyk, cyk. Do badań. Przypisać. No wzrasta. Pomalutku, ale wzrasta. Czy przetrwamy 4 dni? Nie możemy nigdzie zwiększyć. Tylko, że teraz tak. Tylko, że teraz tak. Tu są ryby, tu jest woda. Trzeba będzie przypisać do tutaj, do... Oho! Żarcie. Z wody na żarcie. Żeby teraz przypisać ludzi. Bo nam brakuje żarcia. Z drugiej strony, żeby przetrwać te wiatry. O ja, tu jeszcze będzie susza. No susza to jeszcze jak cię mogę, nie? Wtedy to najwyżej tylko nie ma tych właśnie tu... tylko że nie ma tych żarcia ani niczego. Ani wydobycia wody. To też nie jest dobry pomysł na stanie, w jakim my jesteśmy aktualnie.
Co ciekawe, przestało nam przybywać ludzi. Nie jest to dobry znak. Jedyny plus jest taki, że... O, a propos przybywania ludzi. Czwórka ludzi dołączy do nas. Mamy tylko miejsca na trzech. No. Może po prostu przybędą akurat na miejsca tych, które... O, nowe pęknięcie. Oh, yes. Powodów wiekowych. A, ktoś zmarł, bo był już stary. Dobra, to teraz tak. Ich bierzemy tutaj. Aha, bo to jak pierdyknie to. Dobra. Co robimy teraz? Zróbmy tych, żeby... No, powiedzmy, że dwóch będzie tutaj pracować, a dwóch tu... A nie, dobra, czekajcie. Dwóch tutaj. Poczekajcie, bo to... Tutaj jeszcze proszę zbudować te rzeczy. Na energię. Żarełko nam znika. Dobra, jest ekstraktor gazu w takim razie. Czy... Może na razie bym tutaj po jednym zostawił, a resztę niech idzie tutaj. Czy moje ten... Dobra, zrobimy tak, że tutaj damy tlen. To jest 4 więcej wzrasta i tutaj. Żeby ci, co wydobywają, chociaż mieli tlen. Może to nam się... Nie spada aż tak dużo, dobra. W takim razie myślę, że możemy dać też tym tlen. Żeby tam się nam chłopaki nie podusiły. I może jakoś to przetrwamy. Nie spada nam to jakoś drastycznie. Przynajmniej jak na razie. Bardziej martwię się o żarcie, ale to będziemy mogli po prostu porobić... Zachorował ktoś. Dobra, ale to tylko jeden. Wrzućmy tutaj trzech doktorków. Dobra, jest drugi. Zachorował. Myślę, że stąd chorują też. Jakbym tutaj wrzucił też tlen... Zróbmy to. Zaryzykujmy. 3 dni. Zachorował. Tutaj stąd. No tutaj niby mamy tlen wrzucony. No ale jak widać, no... Jednak Hazar wyzdrowiał. To dobrze. Ktoś tam znowu zachorował. Hodowli roślin. Tatę wyzdrowiał. Dobra, to możemy go rzucić tutaj. Dobra. Jest dwóch w szpitalu. Ale nie ma tragedii. To też tam tutaj nie spada aż tak za dużo. Kurde, wybronimy się chyba. Wybronimy się, proszę państwa. Proszę, dobra, do kopalni węgla. Chyba się wybronimy. Ciekawe. Mam takie... Tylko, że wody... Wody zaczynałem brakować. Jak nie urok, to sraczka. Jak to się mówi? I byśmy tutaj wziąć i przypisać w ten sposób. Tak. Żeby jednak jakąś wodę tutaj
wydobywali, przynajmniej niektórzy. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać. Dwa dni jeszcze. Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak. Jesteśmy... Nesrin zachorował. Dobra. Idź do szpitala, chłopie. Wygląda na to, jakbyśmy nie potrzebowali też aż tyle tutaj. Dobra, tego wypuśćmy, a dajmy go do węgla. Wyzdrowiał. Dajmy go do wody. Chociaż nie, bo to pójdzie tutaj do wody. A tutaj nie mamy tlenu. To nie będzie najlepszy pomysł. Niech pójdzie do tej kopalni węgla. Dobra, myślę, że tu w miarę żeśmy zażegnali ten kryzys. Kurde, no gorzej z wodą. Też tutaj też nie powiedziałbym, że jest kolorowo, jeżeli chodzi o wodę. Co ciekawe, rybki dają radę, jeżeli chodzi o żywność. A za chwilę jeszcze przejdzie czterech ziomków akurat. Mamy tyle miejsc, bo jeden zmarł z powodu starości. A! No nie! Dobra, jak ci przyjdą, to od razu ich wrzucam na wodę. Na wydobywanie wody. O, są nowi mieszkańcy. Zobaczmy w ogóle, jak się nazywają pięknie. Szafan. Nola, Lausen i Kahadida, czy jakoś tak tam. Dobra, wrzucamy tutaj. Ojej, co to tak? Ojej. No, muszę wyłączyć jednak te generatory. Jakby nie patrzeć. Wiem, że teraz będą chorować ludzie. Ale mam nadzieję, że dadzą radę. Że przeżyją. Najgorsze jest to, że wody nie mam. Będę musiał podstawić więcej wody. Ale tak się skończy. Skończą się wiatry. Zdrowieją, chorują, zdrowieją. Chorują, zdrowieją. Tu do wody. Do wody. Tu. Ojej. No teraz się zrobiło trochę niebezpiecznie. Potrzebuję doktorków. No. Końcówka zrobiła się niebezpieczna. Jest pełne dwa posterunki medyczne. Ale no mam nadzieję, że się uda ich wyleczyć. Dobra, zapraszam. Medic. O, nie mamy wody też. Nie jest dobrze. Nie jest w ogóle dobrze. Dobra. Część wyzdrowiała. Dobra. Przetrwaliśmy.
Słuchajcie, przetrwaliśmy. Tylko nie mamy wody. W momencie. Cyk. Cyk. Budujemy kolejną... Kolejny oczyszczacz wody. Tutaj. Dobra. Drogę. Dobra. 14 budowniczych. Czekajcie, bo teraz tak, będę musiał też do żarcia przypisać ludzi. Tu. Do węgla nikt nie jest przypisany. A czy ten czy energia idzie w górę i tak? Myślę, że i tak wzrasta. A brak energii jest tutaj. Cyk. Gdzieś nie ominąłem ten. Dobra, no na razie. Dobra, tu jest teraz woda jeszcze. Cyk. Tutaj cyk. Jeszcze mamy trzech ludków. A dobra, teraz tak. Możemy stąd wyrzucić ludzi. Stąd wyrzucić. Niech tu idą. Robić badania. Woda. Woda jest istotna w tym momencie bardzo. Rybki też. I myślę, że tutaj możemy też przypisać ludzi. Ja bym się podjął zadania tutaj, zrobienia tego drzewka, bo te drzewka są bardzo, bardzo istotne. Spragniony, kurde, jeden człowiek spragniony. Wiecie co, ja bym sobie zrobił oczyszczacz wody, szybsza produkcja. O, cyk. Zróbmy to. Myślę, że to... nam pozwoli też trochę z tą wodą odcapnąć. Szybsza produkcja wody. Czy mamy jeszcze jakieś punkty? Mamy. Żywność szybsza. To by było też spoko. Dekoracyjne drzewko ze światłami. Spoko, ale myślę, że to nie jest jeszcze takie istotne. Oczyszczać wody tutaj, o, czyli byśmy musieli iść w żarcie. Ojej, ale tu, a nie, nie w żarcie, tylko tutaj plac zabaw i tu jest dopiero woda później. No cóż. Ale idzie w tym momencie trochę do przodu, nie? Mam jeszcze dwóch ludków, których byśmy mogli gdzieś zatrudnić. Dobra, to ja myślę, że tutaj niech pójdą. Susza przez dwa dni tutaj będzie. To w sumie nie jest dla nas dobra wiadomość. To nie jest dla nas dobra wiadomość. Nowe zadanie. Susza wyschnął w czasie suszy. Skupmy się na produkcji ryb i wody. Tak. Może się uda. Zobaczymy. Znaczy, ale wody aż 250 muszę tutaj. To jest masakrycznie dużo. Chociaż widzę, że teraz dosyć szybko się zbiera ta woda. Jak sobie zrobiliśmy tą lepszą. Tutaj by się też przydało więcej ludzi. O, lipka. No nie, nie jest jakoś ciekawie, bym powiedział, nie? Widzę, że oni tutaj tędy chodzą. To może zróbmy im po prostu drogę tutaj. Nie, nie w ten sposób. Niech ta droga idzie tu. Na wprost, cyk. Będzie im się szybciej chodziło. Ale to wtedy stąd weźmiemy ludzi. Znaczy jednego, niech sobie tutaj buduje drogę. Dobra, przetrwaliśmy. Woda pomału wzrasta, chociaż nie jest to jakoś... No, no nie jest jakiś, kurde, ekstra super fajnie, nie?
ale myślę, że to zadanie zrobimy, wtedy dostaniemy jeszcze wodę i ryby. Dobra, to może być dobry sposób na przetrwanie. Powinniśmy to zrobić, to zadanie. Jak najbardziej. Sporo też myślę, że tutaj nam pomoże, jak sobie zrobimy, zwiększymy produkcję ryb o 200. Dobra, to już mamy. Myślę, że to też nam da sporo żarcia. Dobra, przeżyjemy to. Proszę Państwa, proszę Państwa. Ja naprawdę myślałem, że tych cztery... O, co mi tutaj wyskoczyło? Energia, cyk. Tutaj poproszę priorytet. Mam jednego budowniczego, zapraszam tutaj tych panów, czy tam panie, do budowy. Budują to? Budują. Dobra, zdążą spokojnie. Dobra, jesteśmy, kurczę, uratowani. Haha. Nie, ja naprawdę nie wierzę, że udało nam się to zrobić. Dobra, co to za zadanie? Skupmy się na produkcji kamienia. Ja bym to odrzucił, bo bym musiał pewnie odkryć... ten budynek do produkcji kamienia, a no ja... No, nie dam rady. Powiedzmy sobie szczerze, nie dam rady tego zadania zrobić. A nie chcę, żeby mi dodatkowe minusy jeszcze dawały. Bym musiał pewnie zrobić... Gdzie to jest? Kamieniołom, tak? No, bym musiał kamieniołom tutaj. A nie jestem w stanie i też nie będę ludzi tracił, żeby... mi kamień wydobywali. Dobra, niech ci pójdą po węgiel. Tak? Bo mają, mogą. Dużo też wrzuciłem na badania ludzi, ale myślę, że to będzie dosyć istotne, żeby zrobić te badania i podkrywać, no chociaż nie wiem co następne. Chron. Może schrony porobić. I to są takie, no, lepsze do ten, tylko że wtedy kamieniołom by się przydał, bo dużo kamienia jest potrzebne do schronu. Ale myślę, że to by można było zastąpić te budynki tutaj, nie? Czy tu jest ktoś podlewa? Tak. O, zrobiłem zadanko. No. I powiem szczerze, że to zaczyna wyglądać teraz. Powiem szczerze, że to zaczyna wyglądać. Tam zaczyna im podlewać. Jak się zrobi kopułka, to tutaj będziemy mogli... Kurde, myślę, że tutaj możemy wtedy położyć te wydobywanie wody albo ryb. No. I też na przykład te hodowla roślin. Zmarł. O. No nie, ktoś mi zmarł. Dobra, to teraz tak, do tego cedra. Muszę kogoś dać. To z kopalni węgla niech ktoś przyjdzie. Tutaj też by fajnie było przypisać więcej, ale no kurde, no chciałbym się bardziej skupić tu jednak na tych rzeczach. Tu może tego krawca by zrobić i tutaj szybszy węgiel i tak tym podobne rzeczy, nie? To by nie było takie też głupie. Tu mamy szkołę, w średnich widzę, odblokuj. Cegielnia, odsalacz wody. Fajne rzeczy też tutaj. A tutaj to już, proszę bardzo, bateria, świątynia, studia. Ło, panie. Wtedy byśmy mogli szkolić ludzi. No ale to myślę, że do tego jeszcze trochę nam... Trochę będziemy musieli poczekać. Kurde, fajnie jakby tutaj jednak jeszcze tych więcej dać ludzi. Teraz pytanie, czy ściągnąć ich z nauki i dać do wieży... Głupio by było. Głupio by było. Aczkolwiek to patrzę, że przyrost wody... Że... Ale właśnie, bo ja zaraz będę miał suszę i będę mógł pościągać tych ludzi tutaj z wody i łowienia ryb i nie wiem, dać na przykład do wieży, do... Kurczę, no może węgiel by się przydało też wydobywać, żeby mieć już zapas, no bo tutaj już widzę, się szykuje kolejne dni.
takie dosyć niebezpieczne. Dobra, dam... O, tak! Dzień dobry, zaczęła się susza. Czyli teraz tak. Stąd wypad. Zapraszamy do wieży. 14 budowniczych. Proszę tutaj wybudować. O! Ten generator. Cyk. Tutaj się jeden skończy. Dobra, teraz tak. 14 to jeszcze mogę tutaj dać. Część ludzi. Do kopalni węgla. Tu się skończy nam. O, proszę bardzo. To możemy to rozebrać. Tak. Nie produkujesz już energii. Dobra, to, ale tutaj będę miał zaraz nową energię. Dobra, jest zbudowany. Dobra, pomyślmy teraz. Metal mamy. Mamy 9 ludzi. Niech tutaj metal wydobywają. Kurczę, dwa dni tutaj. Masakra jakaś. Zębatka. Ile mam zębatek? 115 by się przydało. Dobra, niech tutaj. Albo inaczej. Nie tu, tylko zapraszam was tu i tu. Niech tak popracują. Zapas wody, żywności, no mamy. Więc nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, kopułki są ładne. Ten tu podlewa już 13%. No jeszcze daleko, daleko, daleko. Tak, tak, hen, daleko, żeby tutaj coś, cokolwiek jeszcze zrobić. Ale no niech rozbiorą też tą tutaj nam halę. Też tu jeszcze, a dobra, to można zmieniać te. Mało ich rozbierają tutaj te rzeczy. A w trakcie suszy to jest najlepszy moment, żeby właśnie zacząć rozbierać tutaj niektóre rzeczy, nie? To jest, tak to się żyje na tym padole. Kurde, zobaczcie, znowu kurde chcą nas zaciukać jakimiś wiatrami. No ale zbieramy energię. Tych w kopalni spróbujemy zostawić. Bo ile tu mamy maksa, nie? To przydałoby się, żeby ich tutaj zostawić jednak, żeby tego węgla jak najwięcej nazbierać. Ile mamy już w ogóle punktów? Najbardziej to by mi odpowiadało zrobić turbiną wodną, która nie będzie nam dawała podczas suszy prądu, ale, bo to pewnie wiecie, wyschnięte będą rzeki i tak dalej, ale ona będzie nam dawała energię podczas na przykład wiatrów, nie? Bo ten będzie mogło, nie? I myślę, że tą turbinę, czyli potrzebujemy 600 punktów nauki. Ja bym chciał ją odkryć, bo ona może naprawdę nam dużo dać spokoju, ducha. Mam nadzieję. Nowe pęknięcie. O Jezus. Jestem w stanie tutaj zbudować. Nie za bardzo. Ciekawe, czy kiedyś jest jakaś. Czy jest jakaś. Tu. Turbina. Nie, turbina wodna nie. Podczas mrozów i suszy nie wydoby. No właśnie, to jest to. Kuchnia. To było też fajne. Używne te posiłki. Tylko to już 1000 punktów. No to jest już kurde. Ohoho! Ohoho! Czy jeszcze jest w ogóle coś tutaj takiego z energii? Czy przewytwarzanie węgla, no to prawie jak energia, nie? Szybsza produkcja kamienia. No tu, w tę stronę to jest troszkę energii. Lepszy ten. Ale jednak ja bym chciał tą turbinę. Mi by bardzo zależało na tej turbinie wodnej. Żeby zobaczyć też jak to działa. W sumie.
Cyk, cyk, cyk. Tu zaraz tam też pierdyknie jedną ten. Odkryto nową lokację, mała prowincja. Niegdyś ruchliwa droga, która prowadziła do małej prowincji, mimo wszystko, mimo wielu pęknięć i dziur, była wciąż nieco dostrzegalna. I słynne miejsce dekoracje nadal są godne uwagi. Wyślij zespół. Hmm. 30 konserw. Mógłbym to wysłać zespół. Godzinę. Badaj. Poziom ryzyka niski tu też. No tu trochę mniej zużyję wszystkiego. Dobra, wyślijmy zespół. Zobaczmy. Pewnie od tych. Nie, ciekawe skąd oni. Aha, ten zespół został wysłany, co on był tutaj we wieży. Dobra. To jest logiczne. O. Wody nam zaczyna brakować znowuż. No, ale aha, czekajcie, bo ja już też, dobra, mogę do wody z powrotem przypisać ziomeczków. Tyk, syk. Syk. Ci ziemniaczki robią. Trzy dni tutaj są do przetrwania, czyli trochę mniej niż ostatnio. Ciekawe, czy ta ekipa co ona odkryje, ta ekipa. Dobra, wody powinno nam troszkę zacząć przybywać. Mam nadzieję, jak zaczną produkować. No co prawda nie produkuje już energii tutaj, dobra. Cyk, rozebrany. Dobra, no kurczę, ale podoba mi się to, że zażegnaliśmy kryzys, udało nam się. Znaczy jeden kryzys, ale tu już widzę zaraz kolejne kryzysy, nie? Nowe zadanie. Teraz produkujemy dla naszych zespołów. Czy ja mogę w ogóle konserwy zrobić? Że nie. Nie, konserwy nie, bo ja wydobywałem. Ja chyba nie odkryłem tego talentu na konserwy. Turbidak, wytwórnia konserw, jeszcze nie mam tego. Mnie bardziej zależy on na tym. Mamy to w końcu. Mamy to. Energia. Dobra. Myślę, że tutaj o, w ten sposób jak to wybudujemy, będzie gites majonez. Ja bym musiał znowuż teraz, dobra, chłopaki, weźcie wy z węgla, wyłaźcie. Oczywiście droga też trzeba zrobić później. Syk. Bo tu kiedyś będzie drzewo i będzie nam to powietrze dawało też do tej elektrowni. Zobacz, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać w ogóle ta elektrownia. Zespół dotarł do miejsca, są teraz gotowi do eksploracji terenu. O, zbadaj. Mroczne terytorium, eksploracja ukończona. Zasoby, metal, plastik i teraz tak. Mogę uratować wszystkich ludzi. Szóstkę. Bierzemy. Bierzemy szóstkę ludzi. Tylko będziemy potrzebowali też... A, nie, nie potrzebujemy, bo... Nie, czekajcie. Gdzie jest ta szóstka ludzi?
Czy oni wracają po prostu? O co chodzi? Bo niby uratowałem 6 ludzi teraz. Ale to nie do końca widzę, tak wygląda. Jakby byli uratowani. Bo tą 6 to mieliśmy. Dobra, woda zaczyna nam rosnąć. Trochę widzę, że żarcie zaczyna podupadać. Nowe pęknięcie. Dobra, no to wiadomo, że budujemy. Energia. Cyk. Na szczęście Czy tutaj... Dobra, zdążą to zrobić. Dobrze, troszkę nie rozumiem, jak działają te uratowanie tych ludzi. Bo się... O! Łe, zobaczcie, to w ogóle... Nie wymaga... ludzi, to po prostu nam daje energię. 4 energii... na godzinę. O kurde, muszę takie takie turbiny... Niepotrzebnie tutaj położyłem tą turbinę. Myślałem, że tu będzie ktoś musiał to obsługiwać, nie? A widzę, że niekoniecznie. Kurde, ale to takich turbin można położyć o wiele więcej. Oczywiście jak będziemy mieli te wszystkie te surowce. Dobra, wy tutaj lepiej budujcie też to. Dobra, mamy to. Teraz tak. Będę potrzebował dużo zębatek na pewno, to niech tutaj przejdzie część ludzi. Zostaje nam jeszcze jeden człowiek, którego możemy, nie wiem, na ryby niech idzie. Niech idzie łowić. A, energia widzę, że nam do przodu. No, czyli kurczę, te turbiny jest bardzo fajny pomysł, tylko że potrzebujemy sporo materiałów. Zużył się metal. Aha, dobra, to się zużyło. Dobra, weźcie jeszcze dokończcie ten metal tutaj. Co my mamy tutaj? Tutaj mamy zębatki też, który będzie nam brakowało. Plastiku. Nie wystarczy. O, przybyli teraz. Przybyli teraz ludzie. Dobra. To... A, bo tutaj nie mogę postawić. O, dobra, tu będzie się jeszcze łapać na powietrze. Ale czy ja tutaj zmieszczę ten dom? Nie. Ale tutaj zmieszczę. Cyk. Czy tu jeszcze się coś będzie łapać? Cyk, będzie łapać się. No to szybko te dwa domy postawcie. Chłopy. I będzie przestrzeń życiowa. O, i tu jeszcze kolejni przyjdą. Dobrze. A ci będą dalej tutaj badać. W takim razie. Dobra. Nowe pęknięcie. A, ale znowuż na tym, na morzu, to nam nic nie da. 45 na 40. Ej, czekajcie, no już wszyscy są, nie? Pęknięcie. Ale dobra, to jest pęknięcie, które no, nam nic nie daje, bo jest na morzu. Halo. Mamy 5 roboli jeszcze, to teraz tak. Do żywności. Niech pójdą do żywności. Niech łowią rybki. Żeby była ta produkcja. Żarełka. Jednak. Dobra, kurde, no to mi się teraz zaczyna podobać. Już zaczynamy funkcjonować. A to było jeszcze zadanie. Przygotujmy się na wiatry. Produkuj, zbieraj węgiel. Okej. Bo tych, co teraz tu są. Dobra. Niech tutaj zapierdzielają. Tutaj w dół nie produkuje energii, który? Ten. No to cyk, go likwidujemy. I... trójka ludzi dołączy. Trójka... A, dobra, mamy miejsce w kontenerach.
dla nich. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, ci tutaj węgiel wydobywają. No, mam nadzieję, że zdążą do wiatrów niespokojnych. No, no dobra, wyglądam całkiem przystojnie teraz z tymi wszystkimi statystykami. Energii jest sporo. Odnawialne. I co tu co to miejsce na energię? Możemy 3000 energii mieć w zapasie. To się znowu dało nowe pęknięcie. O! Dobra. To zrobimy tak. Energia. Cyk. Czy tu są jakieś ten? Dobra. Weźcie wy na chwilę. Zapraszam was. Ci potrzebują w ogóle konserw, tak? Żeby cokolwiek zrobić. Ja myślę, że ich tutaj już tyle tak nie potrzebuję. Potrzebuję na rozkazy. Ale nie mogę ich tutaj odpisać od tego zadania? A. A, bo oni są na ekspedycji. O kurde, to ja muszę mieć też konserwy. No, to chyba jednak trzeba będzie te konserwy odblokować. Za ile one są? 500 nauki. Z tego co widzę, to oni są tam teraz w reaktor gazu. Dobra, to zapraszam was z powrotem tutaj. No, jednak tych będę musiał powrotem dać. Cyk. Wróćcie się, panowie. Konserwy. Muszę jednak robić konserwy. 500 punktów musimy ten, tak, zdobyć. Żeby chociaż jeszcze też kamieniołom jest teraz za 200. A kamień też może być istotny w niektórych momentach. 85 węgiel. Powinienem zdążyć pozbierać ten węgiel na czas. Zębatek 96. Uniformów mam już mało. A uniformy są potrzebne, żeby w ogóle też nowych ludzi tutaj, nie? Chyba ściągać taki. O! Ktoś zmarł w stołówce. No nie, w stołówce jeszcze zmarł. No, ludzie tam sobie jedli pyszne bułeczki, kartofle ze schabowym, a on im tam padł na podłogę. Smutne. Dobrze. Jak mu się zmarło, to trudno. Zdarza się. Nawet najlepszym. Tutaj zaraz nie będzie energii. Cyk, te. Jak to wygląda tutaj? No, wydobędziemy. Nie produkuje. Aha, dobra, to już skasowałem. A, tylko że ja potrzebuję teraz ziomeczka, który będzie obsługiwał stołóweczkę. No dobra. No dobra. Stąd weźmiemy jednego. Na tutaj. Jest zadanko zaliczone. Elegancko. Teraz pytanie, czy ja potrzebuję wydobywać dalej tyle węgla? Czy ja jej mogę... Dobra, niech na razie wydobywają. Węgiel. Żywność na plusie. Dobra, przybył zespół badawczy. Myślę, że ja na razie ich mogę tutaj odciążyć. Jednego dam tutaj, a reszta niech pójdzie, o, na przykład na wodę. Tak? Na razie tak nie pójdzie. A, oni też metal i plastik ze sobą przynieśli. Dobra, no to to tyle też plus. Konserwy. Ja bym te konserwy chciał. Ja bym te konserwy chciał, żeby oni tutaj nam postawili. Z ryb, tak?
tego co rozumiem, będziemy robić konserwy. O, przybyło też 3 nowych ludków. To dobrze. To dobrze, bo teraz tak. O, chyba do wody jednego. A tych... Na razie niech będą. O, wiatry się nasiliły. Oj, 2 padło. Dobra. Wiatry się nasiliły, ale teraz tak. Zróbmy tutaj, żeby im tlen dostarczyło tutaj. Wody myślę, że mamy sporo. Tak więc byśmy dali im spokój z wodą na chwilę, na te dni. Abyśmy... Kurczę, no tutaj też by się przydał tlen. O Jezu, 8 masz. Nie, dobra, to damy im spokój. Dobra, wodę najwyżej tutaj 1,6. Ja pierdzielę. No tutaj by się przydał tlen. Tutaj by się przydał tlen. A co reszta będzie robiła? Tu jeszcze nie mamy tlenu. Dobra, no na razie powiedzmy, o, na przykład przypiszmy ich na przykład do placówek medycznych. Piątka ludzi jeszcze mam, tylko kurczę, no właśnie, ja nie chcę ich nigdzie przypisywać za bardzo. Żeby oni się nie podusili, ale dobra, niech będzie tutaj, a jeden będzie taki... Pójdź, posprzątaj, pozamiataj. Zobaczymy, jak tam szybko będzie spadać ta energia. Dobra, niedługo będzie 500 punktów. I będziemy mogli odblokować sobie wytwórnię konserw. Tylko nie mamy jeszcze wystarczającej ilości cegieł. A cegły mamy tutaj na przykład. Dobra, tylko że to nie jest najlepsza pora, żeby startować po cegły. Ale co się stanie dalej, to się dowiemy w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!